Jeśli w grudniu często dmucha, to w marcu i kwietniu plucha. Rozpoczynamy kolejny tydzień w ogrodzie. Grudzień to jednak czas, kiedy prace ogrodnicze schodzą na nieco dalszy plan. Po zakończeniu jesiennych porządków ogrodowych już możemy odpoczywać. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliśmy, warto wcześniej wyczyścić narzędzia ogrodnicze, które chowamy na zimę. Czyścimy więc szpadle, widły i grabie. Myjemy i konserwujemy sekatory. Ich metalowe części ruchome i sprężyny warto pokryć smarem. Kosiarka już raczej też nie będzie nam potrzebna, zatem ona również powinna być już wyczyszczona i przygotowana do zimowania. Jeżeli nóż wymaga naostrzenia, można zająć się tym już teraz. Urządzenia spalinowe wymagają dodatkowych prac związanych z opróżnieniem zbiornika paliwa i oleju. W przypadku urządzeń akumulatorowych pamiętajmy, żeby baterie przechowywać w ciepłym pomieszczeniu. W sadzie usuwamy wszystkie mumie z drzew owocowych. Jeżeli je zostawimy, mogą stać się siedliskiem chorób. O tej porze bielimy też drzewa owocowe. Do tego celu używamy wapna, które jest dostępne w sklepach ogrodniczych. Robimy to po to, żeby chronić wrażliwe drzewa przed nadmiernym nagrzaniem kory w słoneczne dni. Biały kolor odbija promienie słoneczne. Zapobiegamy w ten sposób powstawaniu ran zgorzelinowych i pęknięć, które mogłyby pojawić się po zbyt intensywnym nagrzaniu się pnia i konarów w słoneczny dzień i silnym spadku temperatury w nocy. Gdy ogród śpi, możemy cieszyć się kwiatami wielu roślin uprawianych w domu. W grudniu kwitną m.in. takie rośliny jak zwartnica, czyli hipeastrum, popularnie nazywane też amaryllisem, grudniki, czyli zygokaktusy, cyklameny, czyli tzw. fiołki alpejskie, sempolie, czyli tzw. fiołki afrykańskie czy kalanchoe oraz oczywiście poinsecje, czyli gwiazdy betlejemskie. A święta coraz bliżej. 12 grudnia przypada Dzień Gwiazdy Betlejemskiej, będącej symbolem Bożego Narodzenia. Chętnie stawiamy ją w domu na honorowym miejscu, obok choinki jako świąteczną dekorację. Za to w ogrodzie śnieg lub mróz coraz częściej pięknie zdobią nasze rośliny. Szoron lub szać sprawiają, że wszystko dookoła wygląda jak w zaczarowanej lodowej krainie. Widok białego puchu cieszy już nie tylko dzieci, ale również dorosłych. W oczekiwaniu na święta takie widoki umilają nam czas. A na kolejny tydzień w ogrodzie zapraszamy za tydzień.